Czwarta niedziela Wielkiego Postu. Wiosenkę czuć w powietrzu, zdrowe rzeźkie powietrze, piękne wschody słońca. Tak, byłem u fryzjera w tym tygodniu, byłem u dentysty. Dziękuję, że można gdzie iść, co byśmy zrobili przez te błogosławione rączki, które leczą, które strzyżą. Użyteczność, użyteczność. Błogosławione rączki. Kochani, taki temat, a sobie porozmawiamy. Dzisiaj śpiewałam pieśń, mój mistrzu, na dziecięcej mszy. Na mszy z udziałem dzieci, tak się mówi. Mój mistrzu. I tam były takie słowa, że Pan Jezus powiedział do Nikodema, że prawdy trzeba szukać, trzeba pragnąć. Prawdy trzeba pragnąć, trzeba szukać. Pan Jezus powiedział, że nie jest tak, że już jest napisane, albo w telewizji już jest ogłoszone, bo powiedział pragnąć i szukać prawdy. A w psalmie jest napisane, tak? A ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie. Ja, to zdanie mnie zawsze fascynowało. A ty masz upodobanie. Bóg Ojciec, który stworzył świat, upodobał sobie, że prawda będzie ukryta. Tak jakby to było takie dobro, które trzeba chronić i nie jest takie oczywiste. Spodobało się Bogu, aby człowiek sam szukał prawdy. A ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie. Naucz mnie tajemnic mądrości. To, co jest najcenniejsze, jest ukryte albo zakryte. Albo zakryte. Wiecie o co. I nie można wtedy iść za modą, bo świat będzie próbował coś ugrać. Tam kiedyś taki powiedział redaktor Tomasz Lis, że takie sarkastycznie, że ludzie wszystko wybaczą, ale nie wybaczą, jeśli będzie się traktować poważnie ludzi. Takie sarkastyczne troszeczkę. No to o co tu chodzi? Chodzi o to, że jak człowiek próbuje powiedzieć prawdę, to wtedy zaczynają się kłopoty. Tak jakby ta prawda rzeczywiście była tylko tak, jakby człowiek sam miał tej prawdy poszukać. Tak pamiętam, w telewizji pokazywali lata 80. pobór do wojska, Wojsko Polskie. Ja się teraz z perspektywy czasu, siedzą za tym stołem, panowie, tak, dżentelmeni w mundurach, wysokie stopnie. I ci chłopacy w tych długich włosach. I tam tak pani opukuje płuca, sprawdza z tyłu, się wypina, wszystko sprawdzić. Tego tu, tam, tu błasko stopie. I te laczki tak przesuwają. A przecież ci chłopcy niczym się nie różnią od tych za tym stołem. Niczym. To wszystko gra. To jest człowiek. Tak samo jak dziecko poczęte niczym się nie różni od człowieka urodzonego. Taka manipulacja troszeczkę. Skaczę z tematu na temat, bo teraz tak. Ojciec Święty, papież Franciszek, powiedział odnośnie wojny swoje zdanie, ale nie będę powtarzał, żeby potem nie było. Ja też jestem za. Bo przecież jest przykazanie nie zabijaj. To jak można w ogóle zakładać jakieś wojny, jakieś starcie? Że iść na wojnę, iść, wysłać. Przecież jest przykazanie nie zabijaj. Tutaj akurat to nie jest ukryte. Jak w ogóle można prać, w ogóle mówić o wojnie, albo się dziwię te gry, co tam dzieci się bawią w te gry. Przecież tam jest zabijanie. To jest, przecież jest nie zabijaj. Jest nie zabijaj. Ja póki nie jest za późno, chyba chodzi o naturalność, chyba że tu chodzi o naturalną segregację, żeby się populacja zmniejszyła. Bo jeśli dojdzie do wojny, to się populacja zmniejszy. A tak Pan Bóg utwierdził świat, że nie zachwieje. Więc może to o to chodzi. Jak w Dezyderacie było, świat jest na dobrej drodze. Żeby było, świat jest na dobrej drodze. No to jeżeli wojna by wybuchła i
i się zmniejszy, ludzie się, że tak powiem, zginą, miliony ludzi tym razem, to może tu o to chodzi, żeby się zmniejszyła populacja. Może o to chodzi. Ale to jest przerażająca taka teza. Bo pierwsza wojna pod Grunwaldem, która się mówi tyle lat, tam to co roku więcej ginie w wypadkach samochodowych, czy w jednego roku więcej ginie ludzi w Polsce w wypadku, niż pod Grunwaldem. A o wypadkach tak się nie mówi, ile ludzi zginęło. Jakby to było normalne, że mają ginąć. Tak jeszcze otwórz nawias. Wiecie, że człowiek, który jedzie więcej niż 100 km na godzinę, na przykład 120, 140, wygląda śmiesznie. Ja kiedyś, jeszcze jak miałem sunię, siedziałem w drogach szybkiego ruchu na Lubawę. Nagrywałem o tym, żeby zablokować piąty bieg. I z boku filmowałem samochody. To tak prosta droga na Lubawę. Tam jest taki odcinek, bardzo prosta droga. Ju! Czekam. Ju! No przecież ten człowiek na tym pędzidle, to jest tylko cztery koła, może się coś urwać. Może śrubka się odkręcić. Cokolwiek. Opona pewnie. I tak dalej. Człowiek, który tak śmiga, ju! Za kierownicą wygląda śmiesznie. Takie pędzidło. Zamknąć nawias, tak. I odnośnie, jakie ja widzę wyjście odnośnie tego straszenia, że tam straszą, że dojdzie do konfliktu. Jeszcze jeden nawias. Pierwsza wojna to była na Maczugi. A tam jeden uciekł, drugi dostał, zginął. Potem na Szable, procentowo, nie było tyle ofiar. Już pierwsza wojna, już były miliony, bo już była broń palna. Druga wojna to już były miliony, na przykład gazowanie ludzi, to już były w miliony. Czyli myśląc konsekwencje, następna wojna będzie jeszcze więcej milionów stosunkowo do tamtych. To będzie tak jak się w matematyce, razy. Do potęgi, do kwadratu będzie. Także to już nie będzie tak, że tam ktoś zginie, tam ktoś zginie. To masowa będzie zagłada. Żeby tego uniknąć, pomijając to, chociaż to jest bardzo, bardzo ważne, albo na pierwszym miejscu nie zabijaj, bo to jest grzech, ja proponuję przyjechać do Iławy do mnie, głowy państw Polski, Ukrainy, Rosji, Związku Radzieckiego, Rosji, tak? Ameryki. Zapraszam do Iławy, do mojego pokoiku, tam gdzie robię nagrania. I nie chodzi o to, żeby ktoś się poddał, bo poddanie się kojarzy z upokorzeniem. A pan, mężczyzna, zawsze chce wygrać. To jest w naturze. Dlatego to tak mi się nie podoba trochę o mężczyznach. Dlatego wolę obchodzić Dzień Kobiet niż Dzień Mężczyzn. Bo mężczyzna musi być górą zawsze. To macho. Macho. On zginie, ale musi wygrać, nie? Zginie, musi wygrać. Mężczyźni się śmieją z kobiet, ale to jest zupełnie odwrotnie. Jak taki była anegdota, że dwie kobiety się kłóciły. Jedna topiła drugą, bo była silniejsza. A, i bo tamto wyzywają też wszarką. Wszarka, że niby wszyma. No i ta była silniejsza, topi ją w tej wodzie. Ona już ostatnie tchnienie, leci bul. No ale jeszcze w ostatniej chwili wyciągnęła dwie ręce ponad taflę wody i pokazała paznokciami, że wszy zabija, nie? Nie mogła już mówić, to chociaż tak pokazała. Upartość. Ale to te kawały wymyślają mężczyźni. Jest zupełnie odwrotnie. Facet macho musi zawsze wygrać. Dać sobie pas. Ja postawię kawę, pączki kupię i porozmawiamy, dojdziemy do porozumienia. Dojdziemy do porozumienia i będą wszyscy szczęśliwi, będzie paliwo, nie trzeba będzie wozić z daleka. Non-stop samochody jeżdżą wszędzie. To jest potrzebne paliwo. Dojdziemy do porozumienia z paliwem. Może doradko wypijemy jakieś na koniec. I będzie dobrze. Zapraszam do Iławy, porozmawiamy i będzie ugoda. I będzie ugoda. A ty masz ubudowanie w ukrytej prawdzie. Przysyłam pozdrowienia wszystkim, żeby byli szczęśliwi.
Niech Bóg Ojciec błogosławi i chroni. Do zobaczenia.